Ta też pracowała, widzieliśmy tutaj Sergio Roberto również, ale sędzia był innego zdania. Zatem gospodarze mają teraz szansę, jeśli chodzi o stały fragment gry. To poleciała piłka, popatrzmy, gol! Ależ oni zaczęli ten mecz, właściwie pierwsza szansa, pierwszy strzał i Jaric Elustondo, środkowy obrońca, daje prowadzenie piłkarzom Asiera Garitano. Tak, a widzieliśmy, jak Ruben Pardo wykonywał ten stały fragment, tak on puścił zawiesinkę w pole karne. Nastąpiło takie strącenie, jeszcze chyba odbiła się piłka od jednego z piłkarzy z Barcelony. Zobaczmy tutaj Twigę, tutaj tak, coś miał problemy Semedo w tej sytuacji. Miał bardzo duże problemy Semedo, moim zdaniem Semedo zawalił tutaj, bo on w ogóle nie powalczył o tę piłkę z Hectorem Moreno. Tak, odbiła się tutaj jeszcze od Sergiego Roberto, ta piłka tak trafiła, jak widzimy, w trudnej sytuacji. Optymalnie. Krótki róg, można powiedzieć, że bramkarz tutaj powinien pilnować, bardziej asekurować tą strefę, ale widzieliśmy, jak dobre to było uderzenie. Jestem ciekawy, jak sędziowie na VAR-ze potraktują tą sytuację, bo tutaj Semedo wydaje mi się, że pokazał, że był faulowany w tej sytuacji, ale oczywiście, jak widzimy, gra jest kontynuowana, gol zaliczony, miał pretensje do sędziego w tej sytuacji, że skoczył mu na plecy zawodnik Realu Sociedad. Ale wiesz co, tak mi w tą wolną strefę i dośrodkował, ale jak widzieliśmy, został zblokowany i rzut rożny. Ousmane Dembele, bardzo daleko strzał, ale piłka nie wpada do bramki, łapie się za głowę Gerard Piqué. No, wygrał ten pojedynek tutaj, zobaczmy. Nawet jeszcze był trzymany w początkowej fazie Gerard Piqué. Już tego nie widać tutaj, ale... No ja muszę powiedzieć, że zobaczmy, czy... On wygrał tę pozycję podobnie jak Hector Moreno, tak wyraźnie, jednogłośnie można powiedzieć. Ale nie posłał piłki w światło bramki. No, ale to najlepsza sytuacja Barcelony do przerwy, po tym stałym faktem, że na ławce siedzą naprawdę wartościowi piłkarze. Może ich zobaczymy się, ale też po tym, jak wyszedł się grzać Coutinho, to kwestia czasu tylko, kiedy wejdzie. No, powiedzieć, że na ławce Barcelony się... Popatrzmy teraz, Piqué! Piqué! Nie ma gola! Piqué pokazuje, myślę, że był faulowany, że był trzymany, że był ściągany, że uderzał, będąc w parterze, tylko dlatego, bo wcześniej miał miejsce faul na nim. Tak, tak, no sytuacja taka wydaje mi się ewidentna. Na pierwszy rzut oka oczywiście wywalczył sobie pozycję Gerard Piqué, tak, no i był tutaj chyba ściągany. No zobaczymy jeszcze raz na powtórce, może to tylko się tak wydawało, czy... Nie wiem, ja tego dokładnie nie widzę. No tutaj wygrał pozycję, ale... i to chyba z Ortuza. Ale czy on był na pewno ściągany? Szukam tego momentu, kiedy byłoby to widać, że ktoś go ciągnie do dołu. Na pewno walczył o pozycję w początkowej fazie. Przegrał z Urutu za tą pozycję. I jednak rzut rożny. Tak jest. No ja nie widziałem tego momentu. Wydawało mi się, że Piqué stracił równowagę na pewno walcząc o pozycję. Natomiast musiałem jeszcze zobaczyć, że ktoś go tam... Widocznie sędziowie uznali, że to nie było aż tak ewidentne. Messi z narożnika boiska. Jest kolejny strzał głową, tym razem Rakitica. Ale tak jak wcześniej nie poszło m.in. Gerardowi Piqué, tak teraz nie poszło Chorwatowi. Ale trzeba przyznać, że to akurat chyba w tym meczu Piqué jest na razie najgroźniejszy. To on ma jakieś sytuacje. Rafinha bardzo niewidoczny. No i jest już na boisku oczywiście Sergio Busquets. Człowiek, któremu w ostatnich dniach minęło 10 lat od debiutu. Popatrzmy, strzał głową Dembele, ale już właściwie złapał się za twarz Dembele. Jak widział, jaki strzał oddał, można było tam uzyskać znacznie więcej. No myślę, że Barcelona zaczyna powoli wchodzić na te swoje wysokie obroty. Spokojnie, wybiegnie Jeronimo Rui. Dwie dobro sprzyjające akcje, w końcu bardzo ładna, udana akcja Alby, jak widzimy tutaj takie podcięcie piłki, bardzo dobrze, no mógł się bardziej odchylić też, tak z miejsca troszkę wyskoczył Dembele, ale już widać się bardziej. W miejscu za bardzo się nie przejmuje takimi sytuacjami, takimi przeciwnościami losu. Znowu nie w tempo, popatrzmy, dwóch na dwóch w tym momencie. Z lewej strony Juani, jest prawa strona, bo tam pędzi cały czas Oyarzabal. Oyarzabal nie trafił!
Zastanawiam się, dlaczego tej piłki nie przełożył. To jego podłączenie na pełnym gazie. Z tej perspektywy będzie bardzo fajnie widać. Tutaj po prawej stronie ekranu, jaką miał przewagę Coutinho nad nim. Jeszcze jak widzimy, się ogląda Coutinho. No dobry mecz Rubena Pardo. To rozegranie może ciut za mocne, ale i tak to była fantastyczna okazja do tego, żeby tutaj przynajmniej celnie oddać strzał. No. We właściwym miejscu Asier Yaramendi. Wrócił Jordi Alba. Coutinho. Leo Messi, lewa noga Messi w środek bramki. No w końcu zrobił nam się mecz taki, na jaki czekaliśmy. Czyli coraz lepsza gra Barcelony i też trzeba przyznać odpowiedź w postaci groźnych akcji gospodarzy. Oni tutaj nie tylko to, że ciułają to 1-0, ale starają się strzelić tego drugiego gola. Popatrzmy, nie ma spalonego zdaniem asystenta Theo Hernandez Ter Stegen. Messi skoczyła piłka, ale jak patrzysz na Messiego, to masz wrażenie, że taki drobny błąd to czasami tylko daje mu przewagę nad przeciwnikiem. Ruben Pardo, Juanmi potrafią kontrować piłkarze Garitano. Oyarzabal, Juanmi chciał to kulnąć pod Ter Stegenem albo obok jego nogi. I znowu staje na wysokości zadania. Ale świetnie dojrzał Juanmiego. Tutaj rozegrali tą akcję. Nie ma offside'u, tak. Tutaj nie było offside'u w tej sytuacji. No to musi być gol. Myślę, że za wiele tych sytuacji. No bo tutaj no jest taka pozycja, że wystarczy. Popatrzmy, Piqué teraz i co? I gol! Jest gol Luisa Suareza w 63. minucie. No było bardzo blisko tego gola, tylko nie wiadomo było, która drużyna pierwsza wpisze się na tą listę strzelców. To znaczy pierwsza akurat tutaj Barcelona. W tym przypadku zobaczmy jeszcze raz ten stary fragment. Tutaj Piqué uderzał głową. I Rui, wydaje mi się, też interweniował, tak lekko jest. Ją trącił, on ją wybił, tutaj jeszcze raz o nią walczył i tak niefortunnie jakoś, jak zobaczymy tutaj na powtórce. Spójrz jeszcze na Umtiti'ego, bo to też było kluczowe już po interwencji bramkarza. Ale myślę, że chyba tutaj nie faulował, tak też walczył po prostu o piłkę w tej sytuacji i dzięki temu, że tak wyskoczył, ta piłka po prostu spadła pod nogi Suareza. Absolutnie nie faulował tak, Samuel Umtiti. To jest asysta, bo jeszcze odbiła się od jego głowy po prostu. Ale też no, taki pusty przelot, jeśli chodzi o ten ruch ręką w bramce. Leo Messi. Coutinho, piątką atakuje Barcelona. Mocny strzał i naprawdę musiał tutaj popracować Geronimo Rui. To jest ta akcja, po której na całym świecie wszyscy wiedzą, kto to jest Coutinho. To jest jego firmówka, jak to się mówi. Zejście do prawej nogi. Fantastycznie uderzył, a jeszcze lepiej się tutaj wyciągnął, jak struna. Geronimo Rui, no, fantastyczna interwencja. Czasami mówimy interwencja na notę, ale to nie jest chyba ten przypadek. Tutaj Rui to ładnie wyglądało, natomiast on tutaj musiał wykonać bardzo ciężką pracę. Jest 2-1 dla Barcelony, a piłkarze Realu Sociedad mają coś, o czym czasami się mówi, takie tąpnięcie psychiczne, bo oni nie wiedzą, co się dzieje, co się stało w ostatnich minutach. Gol będzie, zdaje się, zapisany Dembele mimo jakiegoś rykoszetu tam po drodze. Tak, ale też wydaje mi się, że wcześniej chwaliliśmy bardzo Geronimo Ruiego za interwencję, ale za to no nie za bardzo. Też tak jakoś niefortunnie wybijał, nie zdążył się zorganizować. Po prostu tą piłkę, jestem ciekawy, no właśnie przeleciał i nie trafił. To widzimy tutaj akurat z Urutuza tą piłkę wybił pod nogi Dembele, jeszcze rykoszet i widzimy, co robi bramkarz, który no po tym pustym przelocie nie zdążył wstać. I dwaj piłkarze nawet tą piłkę jeszcze trafili. Ja nie wiem, czy tu nie można mówić o strzale głową, bo to była interwencja, tak? To było granie w obronie. To, co zrobił Ruben Pardo, kiedy po pierwszym rykoszecie chciał wybijać piłkę. Po prostu w ten sposób skierował ją do własnej bramki. Na razie mamy tutaj nazwisko. To padła piłka naprawdę wypieszczona, idealna. Ale nie udało się zakończyć tej akcji golem. Teraz więcej niż połową zespołu atakują piłkarze Garitano. Blokowane dośrodkowanie jest jeszcze Luka Sangali. Sangali, Piqué. Merino. Do Juanmiego, Juanmi! Obok bramki! Wszystko tutaj było idealne. Tutaj był timing. Tu było piękne podanie. Tu było dobre zachowanie Juanmiego. On tym razem nie był nigdzie spóźniony. Wszystko było jak trzeba. Proszę spojrzeć. Tak, wyszedł, jak widzimy, z głębi pola
I po raz kolejny zmarnował 100% sytuację w tym meczu, nie pierwszą. Niesamowite. Ile setek Real Sociedad miał w drugiej połowie? 3 na pewno, może 4. Jeszcze raz tak obserwuję to podanie. Merino naprawdę. No spodziewałem się, że on w ogóle rozpocznie ten mecz w pierwszym składzie. Tak zaczął z ławki, wcześniej też pokazał dobre podanie do Bautisty. Teraz jak widzieliśmy, no idealnie. Rzutka na jednego środkowego obrońcę, zgranie piłki przez niego. No i właśnie, ja wrócę do tego, bo na tym obrazku o tym mówiłem. Ile setek miał Real Sociedad w drugiej połowie, a ile setek miała Barcelona? I to jest właśnie ta różnica. No jeszcze przy wyniku 1-0 oczywiście te 100% sytuacje były niewykorzystane, mogą mieć do siebie olbrzymie. Messi. Trzech piłkarzy, trzech kolegów ustawionych wyżej. To nie było dobre, co zrobił Coutinho, ale poprawił Messi. Jeszcze raz to łamie do lewej strony. Messi, on jeszcze nie ma gola. Messi jakby zastanawiał się długo, czy nie uderzyć. Tymczasem Suarez nie oddał tutaj piłki na prawo.